Dzień dobry, w środę 27 stycznia, tu Radek Bajor, tu wydarzenia telewizji Streameo, które oglądać mogą Państwo także w telewizji Łużyce, nadającej drogą naziemną w systemie DVB-T. Chrapiesz? Uważaj, możesz stracić prawo jazdy. Awantura na sesji. Premiera w Norwidzie. Komisja Europejska wprowadziła w życie nową dyrektywę, według której kierowcy, u których zdiagnozowano bezdech senny, stanowią zagrożenie na drogach. Unijni urzędnicy nie śpią. W myśl przepisu z 31 grudnia 2015 roku zawodowi kierowcy podczas badań lekarskich będą pytani o to, czy chrapią. Jeśli tak, mogą zostać im cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Nawet jeżeli ktoś chrapie, to pytanie, czy to chrapanie wpływa i w jaki sposób wpływa na jego wypoczynek. Myślę, że powiem tak, tutaj żadnych statystyk nie ma i nie sądzę, żeby to był jakiś duży problem. A panu się zdarza chrapać? Z tego, co mi żona mówi, tak, jeżeli jestem zmęczony, ale powiem tak, to jest kwestia, powiem tak, chyba ilości godzin snu, bo jeżeli ktoś nawet nie chrapie, a śpi bardzo niewiele, prawda, to być może też będzie zmęczony. Także tutaj chrapanie, powiem tak, no ja nie jestem lekarzem, ale chrapanie chyba nie do końca ma wpływ. Osoby, które chrapią, nie wysypiają się dobrze, co skutkuje niedotlenieniem organizmu, a w efekcie może doprowadzić do zagrożenia w ruchu drogowym. Jeżeli u kierowcy zawodowego wykryty zostanie bezdech senny, będzie musiał się leczyć i stawiać na stosowne badania raz w roku. To jest krok w dobrym kierunku, w sensie zauważenia problemu, bo problem faktycznie tych bezdechów sennych jest duży i dotyczy dużej ilości populacji. Jest jeszcze nie do końca odpowiednio zauważony. Ale no bardzo dobrze, że został podniesiony, aczkolwiek realizacja budzi szereg moich wątpliwości. Problem w tym, że badania lekarskie, które są konieczne do uzyskania uprawnień kierowcy zawodowego, opierają się jedynie na wywiadzie z pacjentem. Trudno więc wyobrazić sobie sytuację, by kierowca sam na siebie doniósł lekarzowi. To są kolejne jakieś wymysły Unii Europejskiej. Jest chrapanie, aczkolwiek to chrapanie no, zawsze może budzić duże wątpliwości i podejrzenie tego bezdechu. Według danych szacunkowych osób ze zdiagnozowanym bezdechem sennym w Polsce jest około 1,5 miliona. Nie wiadomo jednak, ile naprawdę osób w naszym kraju boryka się z tym problemem. Od początku było wiadome, że planowane podwyżki cen wody i ścieków spotkają się ze zdecydowanym oporem ze strony miejskich radnych. Jednak nikt nie spodziewał się, że wtorkowa sesja zostanie przerwana. Zaproszony na obrady prezes spółki Wodnik Wojciech Jastrzębski przypominał, że postulowane podwyżki są między innymi wynikiem konieczności modernizacji sieci wodociągowej, zwłaszcza na Zabobrzu, gdzie najczęściej dochodzi do awarii. Większość jej elementów pochodzi tam jeszcze z lat 70. Omawiano również kondycję finansową Wodnika oraz sprawę 3,5-milionowej pożyczki udzielonej przez spółkę. Radni PiS wystąpili z propozycją ulg w opłatach za wodę dla posiadaczy jeleniogórskiej karty dużej rodziny. Mówiono też o sprawie Jagniotkowa i Goduszyna. Wielowątkowość dyskusji doprowadziła w efekcie do zgłoszenia przez radnego SLD wniosku o przerwę w obradach. Za zagłosowało 12 radnych, 7 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. Ponad 4-godzinna dyskusja w efekcie nie przyniosła żadnych rozstrzygnięć. Do sprawy podwyżek radni wrócą jutro na kolejnej sesji, którą zaplanowano na godzinę 15. To było udanych 12 miesięcy. Tak o roku 2015 mówiła Bożena Wiśniewska podczas spotkania noworocznego, w czasie którego między innymi wyróżniono najlepiej rozwijające się firmy. Wśród wyróżnionych przez władze miasta firm znalazły się m.in. zakłady Kemp, Park Miniatur czy hotel Jelenia Struga. Dostały te firmy nagrody, bo bardzo dobrze nam się w ubiegłym roku z nimi współpracowało. I nie ukrywam, że w zasadzie w każdej sytuacji, kiedy prosimy o tą pomoc, te firmy są pomocne.
Miniony rok był dla miasta udany, choć wiele pozostało jeszcze do zrobienia. Jak zwykle wszystko opiera się o finansowanie. Są zaawansowane prace, jeżeli chodzi o zbycie udziałów w spółce Stacja Sportów Zimowych. Mam nadzieję, że to sfinalizujemy i że ruszy budowa w końcu tej oczekiwanej przez wszystkich stacji. To jest taka najważniejsza dla nas w tym momencie historia. No i parę takich bieżących rzeczy, między innymi naprawa, remont chodnika przy komisariacie. Wspomniane wcześniej firmy przyczyniają się w dużym stopniu do rozwoju Kowar, choć już teraz wiadomo, że rok 2016 nie dla wszystkich z nich będzie oznaczał realizację wyznaczonych jeszcze w ubiegłym roku celów. Będziemy musieli rozwój naszej firmy troszeczkę wstrzymać ze względu na sytuację makroekonomiczną, dlatego że właścicielami naszej firmy są przedsiębiorcy z Niemiec. I obserwując sytuację, powiedzmy, geopolityczną w Europie i w Polsce, postanowili z inwestycjami, które już były w końcowej fazie przygotowania, na ten rok postanowili się wstrzymać. Jak usłyszeliśmy od Bożeny Wiśniewskiej, przed Kowarami stoją ważne zadania w postaci rozwoju przemysłu, turystyki i przede wszystkim sportu. Ich realizacja wymaga jeszcze jednak sporo pracy i nakładów finansowych. Nawet 1 000 000 złotych mogło paść łupem złodziei, którzy nad ranem we wtorek ukradli bankomat ze sklepu Biedronka w Sobieszowie. Do zuchwałej kradzieży doszło dziś w nocy. Sprawca lub sprawcy staranowali busem drzwi wejściowe do popularnego marketu. Na pakę samochodu załadowali bankomat i odjechali w nieznanym kierunku. Dzisiaj około godziny 2:20 w Sobieszowie w jednym z dyskontów spożywczych został skradziony bankomat. W tej chwili policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze prowadzą w tej sprawie czynności zarówno procesowe, jak i operacyjne, których celem jest ustalenie osób podejrzewanych o popełnienie tego przestępstwa. Policjanci ustalają okoliczności tego zdarzenia, jak również straty poniesione przez pokrzywdzony podmiot. Straty mogą być znaczne, bo zasilony gotówką bankomat może pomieścić nawet 1 000 000 złotych. Na razie nie wiadomo, ile pieniędzy znajdowało się akurat w tym urządzeniu. To już kolejna tego typu kradzież w Jeleniej Górze. Oczywiście w tej sprawie również prowadzone są nadal czynności. Natomiast jeżeli chodzi o tego typu zdarzenie, jest to drugie takie przestępstwo zgłoszone w ostatnim czasie. Jeżeli sprawcy nie zostawili żadnych śladów, może być problem z ich ujęciem. Bankomaty starszego typu nie są bowiem wyposażone w urządzenia typu GPS, umożliwiające śledzenie ich pozycji. W takie moduły wyposażone są natomiast nowe bankomaty. Złodziejom za popełnione czyny grozić może nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Stowarzyszenie Sympatyków Sobieszowa jak co roku wręczyło wyróżnienia osobom, które działały na rzecz dzielnicy. Tak odświętnie nietypowo uroczystość zaczął czas, pięknie witamy na. Jak co roku Stowarzyszenie Sympatyków Sobieszowa podczas uroczystej gali przyznaje tytuły zasłużone dla Sobieszowa. Wyróżniane są osoby, które działają na rzecz dzielnicy. Jest to forma uznania dla tych osób, którym to przyznajemy już od 2000 roku, którzy dla tej dzielnicy Sobieszowa rzeczywiście starają się pracować, robić coś, co jest poza jak gdyby tak pewnymi standardami. No, zawsze coś więcej od siebie. Członkowie stowarzyszenia wytypowali za 2015 rok kilkanaście osób. Dyskusje były bardzo burzliwe. Tytuł postanowiono przyznać dwóm osobom, Mieczysławowi Skowronowi i Annie Porębie. Zaskoczona jestem. Nic nie powiedzieliście. Latałam, robiłam dla innych, a wy taki sposób. Dziękuję bardzo. A co trzeba było zrobić, aby taki tytuł otrzymać? Pracować na rzecz Sobieszowa i społeczności sobieszowskiej. Czy jesteś zadowolona z tego tytułu? Bardzo i zaskoczona, bo uważam, że powinnam jeszcze więcej zrobić. Za mało zrobiłam. Dla Mieczysława Skowrona to wielkie wyróżnienie, ponieważ nagrodziły go osoby, wśród których żyje i pracuje. A jak zachęcić młodych ludzi do uprawiania sportu? Pokazywać swoim przykładem. Ja jestem aktywny sportowo. Oni mnie widzą na okrągło. Gdzie tylko się pokazuje, biegam, uczestniczę w zawodach. Razem z nimi pokazuję im, jak można spędzać wolny czas. I chociaż troszeczkę jak z tego zaczerpną, to już jest dużo. Bo później w starszych latach to procentuje i oni wracają do tego, co było wcześniej. I ze swoimi rodzinami ciągną właśnie, czy na trasy biegowe, jak Uszycach w Sobieszowie, i tam sobie spędzają wolny czas. I to jest właśnie budujące.
Zgromadzeni w Miejskim Domu Kultury Muflon mogli obejrzeć nie tylko pokaz tańca i karate, ale także piękny występ przedszkolaków, które zaśpiewały kolędy i wystąpiły z pokazem tańców, czym wprawiły gości w zachwyt. Podczas gali wręczono także nagrody Wolontariusz 2015 roku. Wyróżniono Stowarzyszenie Sympatyków Sobieszowa i naszą redakcję. Już tylko kilka dni pozostało do drugiej w tym roku premiery teatru imienia Cypriana Kamila Norwida. Tym razem będzie to monodram. Rok Ryszarda, bo tak zatytułowany jest ten monodram, przedstawia rządzę władzy człowieka wykorzystującego słabe strony demokracji. Spektakl Angeliki Lidel Rok Ryszarda zostanie zrealizowany na scenie studyjnej teatru imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. Jest to tekst napisany w roku 2005. W sposób bardzo aktualny reaguje na współczesną rzeczywistość. Autorka kreuje postać, która nawiązuje do historycznej postaci szekspirowskiej Ryszarda III. Jest to taki trochę człowiek-zapalnik, postać uzurpatora. W roli tytułowej zobaczymy Roberta Dudzika. Dziś na scenie studyjnej, specjalnie dla dziennikarzy, zorganizowano krótką próbę spektaklu. Robert Dudzik jest aktorem bardzo sprawnym, jest tytanem pracy. Podczas naszej współpracy starałam się trochę jakby rozbić jego aktorską kreację. Dla potrzeb prób utkaliśmy taki roboczy termin poetyka niedoróby, w cudzysłowie oczywiście. Ale myślę, że w sposób bardzo adekwatny to określenie jakby nazywa nasz kierunek pracy. Spektakl zapowiada się naprawdę interesująco. Jego premiera odbędzie się 30 stycznia na scenie studyjnej Jeleniogórskiego Teatru. W tych wydarzeniach to wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam w imieniu Marii Jęczmyk na piątkowe wydarzenia.